Niespełna 2 lata temu opublikowałem swój materiał na temat dramy związanej z Bebop & Bebe. Mam nadzieję, że jeszcze to pamiętacie, ponieważ w dzisiejszym odcinku wracamy do tematu, żeby raz na zawsze zakończyć tę historię i pokazać wam całą prawdę odnośnie Bebop & Bebe i tego, jakim fejkiem jest ten projekt. I że żadnego zaginięcia czy porwania ani Bebop, ani Bebe tak naprawdę nigdy nie było. A całość jest tylko dobrze ustawioną, może trochę przypadkową, akcją marketingową. Przed wami cała prawda o Bebop & Bebe, przynajmniej moim zdaniem. Siema mądrcy z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, wpadnijcie na mojego Instagrama, linka macie w opisie. Mega chciałem tam dobić 10 tysięcy followów, więc proszę wspomóżcie kolegę, będzie naprawdę mega miło. Tymczasem już nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Ponadto dzięki za te wszystkie fanpage'e, które ostatnio założyliście na Instagramie. Ostatnio dosyć sporo tego powstało, mega miło na to patrzeć. Wielkie, wielkie dzięki. Cała drama z Bebop & Bebe rozpoczęła się niespełna 2 lata temu, w okolicy czerwca 2022 roku. Wszystko kręciło się wokół z pozoru zwykłego konta na TikToku, na którym krótkie filmiki postawała matka ze swoją córką w wieku około wczesnoszkolnym. A treści publikowanych filmików nazwałbym typowym chłamem z TikToka. Na zasadzie totalnie nic nie wnoszących filmów, tak bardzo typowych dla tej platformy. Nie, że miał do tego problem. Nie każdy postuje w internecie, co mu się podoba. Ale są pewne granice. Dokładnie w tamtym czasie nagrałem również o tym wszystkim swój film. Niemniej myślę, że jest on dosyć nieaktualny po tych kilku latach i teraz musimy trochę sobie do niego dopowiedzieć. Tak czy tak, poniżej tego wszystkiego pojawiła się dość spora drama, której użytkownicy internetu zaczęli domniemywać, że Bebe to tak naprawdę porwana dziewczynka i że ona wraz z Bebop potrzebują pomocy i są najpewniej przez kogoś przetrzymywane. Wówczas doszło do dość typowego mechanizmu internetowego, kiedy coraz to kolejni nowi widzowie Bebop & Bebe pisali w komentarzach, że jeżeli coś jest nie tak, niech któraś z nich założy fioletową sukienkę, albo powie pomocy, albo pokaże 2 kciuki w tym samym momencie. Sytuacja dość podobna do tej związaną z Mariną Joyce. Jeżeli już dzieje się coś takiego, a tobie zależy na szybkim rozwoju twojego konta, to jako twórca najpewniej będziesz napędzać tych ludzi, odwzorowując gesty, które ci zasugerowali ci w komentarzach. I od tamtej pory przez te 2 lata konto zebrało ponad 6 milionów nowych obserwujących, lecąc przez cały ten czas na dokładnie tym samym patencie. Mrugnij 3 razy, jeżeli coś jest nie tak. Mrugnięcie 3 razy w kolejnym filmie. To teraz stuknij 5 razy w sufit, jeżeli coś jest nie tak. Stuknięcie 5 razy w sufit, bo coś jest nie tak. I oczywiście sprawa ta jest oczywistym fejkiem, niemniej ludzie w internecie dalej tworzą śledztwa na ten temat. Samo śledztwo odnosiło się do faktu, że Bebop & Bebe są tak naprawdę przetrzymywane przez złego mężczyznę, który co jakiś czas pojawiał się na ich TikTokach. Część teorii zakładała, że jest to starszy brat Bebop, a dziewczynka z kobietą są przetrzymywane w pokoju bądź w domu z kratami w oknach, które też na niektórych TikTokach były widoczne. Dodatkowo ludzie doszukali się dość potężnych zamków w drzwiach czy głośników na ścianach. Wiecie, kto normalny montuje głośniki na ścianie w pokoju małej dziewczynki? Oczywiście, żeby wołać ją na obiad, kiedy się bawi. Ponadto w niektórych miejscach znajdowały się kajdanki. Dodatkowo, tak jakbyście zapomnieli, samą postać Bebop ludzie łączyli z dziewczynką, która zaginęła jakiś czas wcześniej, która w wieku 4 lat zaginęła w stanie Waszyngton. I według tego Bebop miała być właśnie tą zaginioną przed laty dziewczynką. Inne teorie zakładały, że Bebop i Bebe to w rzeczywistości Ava i Catherine Baldwin, które w tajemniczych okolicznościach zaginęły w 2015 roku w San Antonio i do dziś ich nie odnaleziono. Niemniej żadna z tych teorii nigdy nie została potwierdzona. I wszystko szło właśnie w tym kierunku przez pewien czas, a cała drama swoje apogeum miała w lipcu 2022 roku. Później już emocje opadły, a temat po prostu wracał sobie co jakiś czas. I generalnie moim zdaniem, i w ogóle prawda jest taka, że żadnego porwania nie ma i nie było. A sam fakt, że ani matka, ani córka, ani razu jakkolwiek nie odniosły się do tego tematu i tych wszystkich pogłosek, odnosi się tylko i wyłącznie do tego, że cała ta drama jest istnym generatorem wyświetleń i tego, że po prostu w internecie dalej się o nich mówi. Co więcej, ten temat w ogóle nie umarł przez te niespełna 2 lata, a dalej jest gdzieś tam pompowany w internecie, ponieważ ludzie po prostu są zainteresowani tematem, bądź co niektórzy są dość naiwni. Ponieważ waląc komentarze pod postami publikowanymi przez Bebop & Bebe na zasadzie włóż to, jeżeli coś jest nie tak, osoba, która stoi za tym kontem, czy to Bebe, czy jakaś agencja, pod którą są podpięte, podejmie dokładnie taki ruch, aby osoby na filmie założyły te rzeczy, bądź zrobiły to, co widzowie sugerują w komentarzach, jeżeli coś jest nie tak.
bo to wzbudza ciekawość ludzi i to na masową skalę. Przecież konto nie urosłoby w taki sposób bez tej dramy, bo te filmy nie są jakieś interesujące. W sensie prawda jest taka, że w ogóle nie są, ale myślę, że nawet taki typowy użytkownik TikToka też nie byłby nimi aż tak zainteresowany, bo są po prostu nudne. A ze względu na całą tą dramę dotyczącą zaginięcia, czyli tematu, który dość mocno pali ludzi i wzbudza ich ciekawość, to ludzie cały czas będą powracać do tego tematu i dalej pytać, czy na pewno wszystko okej. I to jest strasznie słaba i gówniana taktyka. Bo niby da ci to więcej rozgłosu w internecie, ale kosztem tego, że sporo osób się o was martwi i po prostu nie jest to w porządku. W związku z czym konto Bebop & Bibi i całą ich działalność w internecie zakwalifikowałbym do takiego influencerskiego dna. Na zasadzie dość mocnego oszukiwania ludzi w takiej, no dość nieprzyjemnej sprawie. Bo uważam, że w normalnej sytuacji, kiedy twoi potencjalni widzowie martwią się o ciebie i o twoje bezpieczeństwo, to jeżeli wszystko jest okej, to po prostu ich uspokajasz, a nie podtrzymujesz gówno dramę związaną z tym, że ty i twoje dziecko znalazłyście się w niebezpieczeństwie. Niemniej w tej sytuacji nie ma nawet mowy o zainteresowaniu się swoim odbiorcą, kiedy Bebop & Bibi jest po prostu projektem biznesowym. Obie teorie można obalić, ponieważ po pierwsze zaginiona dziewczynka została w końcu odnaleziona i jest cała i zdrowa. Co więcej, w internecie dokopano się do zdjęć Bebop jeszcze z czasów zanim dziewczynka zaginęła i to są po prostu dwie zupełnie inne osoby. W tym samym teatrzyku pojawił się jeszcze brat Bibi, znany jako Donald. Jest to wujek Bebop. Pojawia się również Peyton, czyli najpewniej syn Bibi i brat Bebop. Peyton swego czasu pojawiał się na filmach, niemniej później już w nich nie występował. W pewnym czasie ktoś zdecydował się napisać do niego na Instagramie, pytając, czy był zmuszany do występowania w filmach i okazuje się, że tak. Jednocześnie pojawiły się pogłoski o tym, że ktoś dodał go na Snapie, niemniej bardzo szybko te osoby zostały przez niego zablokowane. Ostatecznie wychodzi na to, że Bibi najpewniej przejęła kontrolę nad telefonem syna. Jednocześnie to ona zablokowała ludzi na Snapie, plus gościu został ewidentnie zmuszony do nagrania najbardziej niezręcznego apology video, jakie widziałem w internecie. To jest nawet gorsze od tych chyba przeprosin na ukulele, stary, nie? I generalnie te przeprosiny są na maksa wymuszone, ponieważ chłop stoi i przeprasza za to, że powiedział, że był zmuszany do nagrywania filmów, a przecież wcale nie był, bo nikt go siłą nie zmusił, a obok stoi kuźwa jego wujek w potężnej pozycji, dokładnie słuchający tego, czy ziomek na pewno go przeprosi. Ale dosłownie, tak szczerze, to totalnie wygląda na to, że gościu jest zmuszany do nagrania filmu, gdzie właśnie mówi, że nigdy nie był zmuszany do nagrywania filmów. Mimo tego, że stoi obok niego gościu, który właśnie, ja nie chcę nic mówić, ale wygląda trochę jakby zmuszał go do nagrania tego filmu. Kiedy dotarliśmy do tego momentu? Minęło tylko kilka lat. Podsumowując, Bebop & Bibi to dość spore bagno, może nawet porównywalne do ruchu w internecie, które robi Nikocado Avocado. Na zasadzie zrobienia jak najdziwniejszych, najbardziej szkodliwych rzeczy dla wyświetleń. Tutaj oni wszyscy, myślę, że szkodzą głównie tej dziewczynce, która na pewno nie wie, co robi, a na pewno wszyscy mają z tego spore korzyści finansowe. Generalnie po prostu straszne gówno. Miejmy nadzieję, że ludzie w końcu poznają się na tego pokroju twórcach internetowych. Ponadto, jeżeli chcecie szukać jeszcze jakichś innych argumentów, ponieważ według mnie dość logiczne łączenie kropek wam nie wystarcza. Jeżeli którakolwiek z nich byłaby faktycznie albo zaginiona, albo porwana, to przecież nie wychodziłyby na miasto, albo do parku zabaw czy czegokolwiek. Przecież to by nie miało najmniejszego sensu. Albo same by uciekły, albo poprosiłyby o pomoc, albo ktoś by zainterweniował, jakaś policja czy cokolwiek. To jest jeden wielki fake podobny do Mariny Joyce. Pozostało tylko mieć nadzieję, że ludzie w końcu przestaną robić szkodliwych, niekiedy głupich i po prostu nieodpowiednich do tego ludzi sławnymi w internecie. Bo to powinien być przywilej osób, które albo coś wnoszą, albo mają pozytywny impact, nie są szkodliwe i nie szerzą negatywnego przekazu. Napiszcie w komentarzach na dole, co wy o tym wszystkim sądzicie, naprawdę jestem mega ciekaw waszych opinii. Nie wpadnijcie na mojego Instagrama, linki macie w opisie. Wspomóżcie tych w porządku twórców, a nie, nie w porządku twórców. To jest B, to jest nice i on jest jeszcze większym gołtem, bo gdyby nie on, to by nas tu nie było.